Weronika Kordowiecka, no dzisiaj wiele wspaniałych, świetnych interwencji, ale to Rosja jednak te dwa punkty wywiezie z Polski. No tak, nagrałyśmy z mistrzyniami olimpijskimi. Myślę, że pokazałyśmy się z lepszej strony niż w Rosji, zwłaszcza tą drugą połowę. Tak naprawdę pracowałyśmy nad sobą, chciałyśmy zrobić, poprawić swoje błędy z poprzedniego meczu. Myślę, że to się udało, no. Nie udało się wygrać, szkoda, może byłoby jeszcze fajniej w Polsce wygrać, no ale trudno. Jak trener Leszek Krowicki nastawiał was taktycznie właśnie przed tym meczem? Co mówił, na co zwracał uwagę? Bardziej chyba zwracał uwagę na naszą postawę i na postawę w obronie, żeby wykonywać to, co mieliśmy założone. Nie mam pojęcia, że mamy co z taktyką, bo ja stoję na bramce, ale... To może Adrian Struzik, od bramkarek, który właśnie specjalizuje tutaj, jeśli chodzi o kadrę, właśnie na co zwraca uwagę, mając też już w pamięci pierwszy mecz w Astrachaniu? Znaczy na pewno w czasie meczu ja siedziałam na trybunach, rozpisywałam zawodniczki i popatrzyłyśmy na nie jeszcze raz i przeanalizowałyśmy, co robią. Myślę, że to zaprocentowało. Na co zwraca uwagę? No, jak zrobić, żeby było dobrze, żeby wybronić te piłki. No. A ty dzisiaj, jak się dowiedziałaś, że będziesz grała w tym meczu, to co poczułaś pierwsze myśli? Ogólnie ucieszyłam się, ale już wydawało mi się, trener Krowicki powiedział już na lotnisku, żartując, że muszę uważać na swoje palce, że zagram w Koszalinie i bardzo się ucieszyłam. Zagrać przed taką publicznością to jest naprawdę niesamowite przeżycie. No co teraz jeszcze zapytam pytanie, playoff się nam nie udał, bo dwa razy Rosja wygrała. Ale jest jakaś szansa na dziką kartę, żeby Polska zagrała w Mistrzostwach Świata? No słyszałam, że jest szansa na dziką kartę i mam nadzieję, że ta szansa zostanie wykorzystana. No. Jesteśmy zespołem, który myślę, że w przyszłości osiągnie sukcesy. Młody, utalentowany, jak to wszyscy mówią i chyba pokazałyśmy to, że potrafimy. Dobra, dziękuję bardzo.